Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Studiu Q4. Tym razem porozmawiamy o owocowkach, a właściwie o tej duchowej sferze. Chodzi tutaj o kwestie kultury. Razem ze mną w studiu siedzi pan Marek Dzięcielewski, który z jednej strony jest szefem zespołu znanego we Włocławku, zespołu Kamerata Władysławia. Natomiast oprócz tego jeszcze właścicielem sieci szkół muzycznych, ale sobie o tym za chwilę do tego wrócimy. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Sfera duchowa, tak? Zespół Kamerata Władysławia, czyli coś dla duszy, tak? Coś dla ucha, coś dla duszy. Proszę powiedzieć na temat samego zespołu, bo myślę, że wszyscy ludzie w Włocławku, którzy chociaż troszeczkę mieli z kulturą styczność, no ta nazwa nie jest im obca, tak? Zespół Kamerata Władysławia, ile lat już istniejecie? Dokładnie, zacznijmy od samego początku, więc ja powiem jedno, no ta nazwa jest znana właściwie w całej Polsce, nie tylko, dlatego że właśnie gramy we wszystkich uzdrowiskach polskich, najważniejszy. A w tej chwili mamy współpracę już też ze stroną niemiecką, z imprezariatami niemieckimi. Natomiast ile lat istniejemy? To już jest długa historia. W 2002 roku został zarejestrowany zespół muzyczny Kamerata Władysławia. Tak skromnie. Dopiero później imprezariat. A tak naprawdę to byliśmy wcześniej, tylko ja dosyć długo realizowałem kontrakt daleko od Polski. Wróciłem tutaj, postanowiłem założyć taki zespół. To są przede wszystkim sami młodzi ludzie, to jest współpraca z muzykami z Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Znają nas nie tylko we Włocławku. Myślę, że nas nawet kochają za to, co robimy. No właśnie, często przecież mieliśmy okazję brać udział w koncertach, chociażby w galerii na przykład we Włocławku, tak? Czy na przykład w Starej Remizie. Tak. Bo Kamerata Władysławia to jakby ten wyższy poziom kultury troszeczkę, tak? To muzyka poważna, ale nie tylko poważna, również taka... Nie tylko. To znaczy, powiem szczerze, w czym my się specjalizujemy, bo moi koledzy często mi zadają takie pytanie. Proszę pana, proszę państwa, od 35 lat pracuję w orkiestrze symfonicznej, czyli w filharmonii. One są od tego, żeby tą klasykę grać tak, jak ona powstała. My troszeczkę inaczej robimy tą klasykę. A mamy swoje aranże, chociażby z tego powodu, że mamy określony skład. A więc praktycznie każdy utwór, który wykonujemy klasyczny, jest przez nas aranżowany. I te aranże interesują ludzi, one są bardziej dostępne. A skąd przykład? A kiedy byłem jeszcze młodym chłopcem, powiem kokieteryjnie, teraz już taki młody nie jestem, ale ciągle jeszcze energii dużo, to nagrywając z orkiestrą Mazurzyszej Filharmonii 89-90 płyt nagraliśmy, spotkałem się z zespołem Rondo Veneziano. Wspaniały zespół. I oni właśnie klasykę interpretowali i aranżowali na swój skład. Nawet trochę rozrywkowy. No nie powiem do końca rozrywkowy. I mnie się wydaje, że za to jakby popularyzujemy tą muzykę klasyczną. Chociaż koncerty ściśle klasyczne też gramy, ale to się rzadko zdarza, bo wtedy i nakłady finansowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jest to nasz styl. Za to Kamerata jest znana, tak jak powiedziałem. Proszę się spytać, w każdym uzdrowisku polskim, nie tylko, bo w tej chwili realizuję koncerty w Bartoszycach, w wielu miastach Polski. Naprawdę nie wymienię, bo to jest kilka zespołów, które składają się na zespół Kamerata. Ja oczywiście osobiście nie mogę być wszędzie. To właśnie nas za to znają i z tego powodu wiedzą, że jak Kamerata gra, aha, to będzie Wiedeń, to będzie Strauss, to będzie klasyka, ale troszeczkę inaczej zaaranżowana. Wszystko we własnej aranżacji. We własnej aranżacji. Tak jest. No, Kamerata Władysławia to przede wszystkim ci muzycy, tak? Kto wchodzi w skład zespołu? Bo słyszeliśmy, że tutaj no nie tylko Włocławek, oczywiście, ale gości i Trójmiasto. Tak. Dlatego, że no, nie jestem w stanie się oprzeć. W tej chwili współpracujemy z panią Emilią Zielińską. To jest Łódź, Akademia Muzyczna i Teatr Muzyczny w Łodzi. Z panią Makowską, Teatr Muzyczny w Lublinie, daleko dosyć, ale mieszka w Toruniu. I z wieloma innymi muzykami, pan Jakub Ziółkowski, Bydgoszcz, fortepian, pani Maria Bereska, fortepian tutaj, pani Joanna Dzięcielewska, fortepian, Gdańsk, Marcin Dzięcielewski, to samo, Gdańsk. I tak bym mógł wymieniać, to są młodzi muzycy, których ja zapraszam do współpracy, prawda? To nie oni realizują te projekty. Oczywiście pomysł jest wspólny. Ale projekty są realizowane w całej Polsce i jest tak czasami, że te koncerty odbywają się równolegle. I niemożliwe jest, żeby
jeden zespół był w dwóch miejscach naraz. Wczoraj przykład taki był. Graliśmy w Aleksandrowie w koncercie plenerowym, jeden skład kamerady, a w Bartoszycach grał drugi skład tej kamerady. No oczywiście dwie solistki musiały być. Także muzycy są, przede wszystkim stawiam na młodych, wspaniałych absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce, bo warto z nimi współpracować, mają pomysły, mają energię, chcą pracować, chcą koncertować, no i się podobają. Tak jest. A proszę powiedzieć, jak wygląda ten sezon, który jest przed nami, jeżeli chodzi o koncerty, gdzie będzie można Was usłyszeć? No, tak jak powiedział Pan tutaj, że gracie w całej Polsce, ale no gdzieś tutaj w okolicy, we Wrocławku. Zapraszam ciągle do Ciechocinka. Regularnie. Współpraca z Ciechocinkiem i Aleksandrowem jest naprawdę wspaniała. I z Inowrocławiem oczywiście. W Inowrocławiu gramy w kompleksie Oaza. Jest to robione koncerty przez Amertur. I gramy w drugim kompleksie sanatorium kolejowego, byłego sanatorium, teraz to się nazywa sanatorium przytężni. Natomiast w Ciechocinku współpracujemy oczywiście z Miejskim Centrum Kultury, ale gramy też na zamkniętych koncertach w różnych sanatoriach. Tam nas można słuchać. Natomiast we Włocławku też nas można słuchać, ale nie tak często. Wiąże to się z różnymi sprawami, a jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi. My zawsze jesteśmy w stanie grać charytatywnie. Zawsze jesteśmy do dyspozycji Państwa. Ja tylko powiem jedno, że my we Włocławku w każdym półroczu realizujemy około 25 audycji edukacyjnych dla placówek oświatowych, czyli dla przedszkoli, dla szkół. I to jest stały cykl, który współpracujemy, który realizujemy dawniej z WOPiK-iem, a w tej chwili już z Browarem B. To dzięki panu Jabłońskiemu i dzięki pani Lidii Piechockiewiczak my wspólnie realizujemy ten cykl. Oczywiście pomysły są nasze. No i są koncerty w Starej Remizie. Ja myślę, że w Browarze też będą. Trochę ubolewam, że jakoś tak przerwaliśmy te koncerty z cyklu Muzyka w Galerii, ale to się wiązało z różnymi sprawami, dlatego że my byśmy chętnie tam grali. Tylko tam były koncerty absolutnie z naszych środków i ze środków sponsorów tu włocławskich, a tych niestety trudno znaleźć. No tak, a przy okazji jesteśmy niedawno został otworzony, tak, oficjalnie Centrum Kultury Browar B. Był Pan tam na tej sali właśnie widowiskowej? Niestety nie byłem w czasie, kiedy było otwarte. Dostałem zaproszenie od prezydenta Wrocławka osobiście, ale w tym czasie musiałem realizować koncerty w swojej macierzystej Płockiej Orkiestrze Symfonicznej. Proszę Państwa, ja to tak powiem do Q4. Jest taki pomysł, ponieważ tam są różne perturbacje z salą koncertową w Płocku, a Płock ma wspaniałą orkiestrę, to jest już filharmonia w tej chwili praktycznie. I to ja zawsze mówię tak, Włocławek ma piękną salę, Płock ma piękną orkiestrę, połączmy to razem. Ale oczywiście inicjatywa nie należy do mnie. No tak, ale pomysł jak najbardziej słuszny, jak najbardziej biorąc pod uwagę te warunki, które w tej chwili mamy. Kiedy pamiętam, realizowałem to jeszcze będąc członkiem Stowarzyszenia Włocławska Orkiestra Kameralna, myśmy realizowali, to były chyba jeszcze 90. lata, już nie pamiętam, koncerty wspólnie z Płockiem, właśnie tu we Włocławku. Czyli można. Można. Wszystko można, proszę Państwa, to zależy tylko od, powiedziałbym, świadomości tych, którzy o tym decydują. Tak jest. Powiedziałem na początku, przedstawiłem Pana jako właściciela sieci szkół muzycznych. Tak. Właśnie, jak to jest z tymi szkołami muzycznymi, bo to są niepubliczne szkoły. Tak, sieci to może za dużo, chociaż już można powoli tak powiedzieć. Niepubliczną szkołę muzyczną w Aleksandrowie Ciechocinku mamy od września zeszłego roku, czyli praktycznie cały rok działa. Istnieje pierwsza klasa, nawet nasi uczniowie brali udział, jedna z naszych uczennic brała udział tutaj we Włocławku, inni z kolei brali udział w różnych przeglądach. Jest niepubliczną szkołą muzyczną, no bo prowadzoną jest przez kameratę, prawda? Staramy się o uprawnienia publiczne, myślę, że dostaniemy od września. No i teraz otwieramy od września tego roku szkołę niepubliczną muzyczną w kompleksie szkół olimpijskich w Gdańsku, przeczytam, bo to taka nazwa tej dzielnicy, Ujeścisko-Łostowice, dokładnie osiedle Pięciu Wzgórz, Gdańsk-Kowale. Tam będziemy otwierać szkołę i następny pomysł jest, ponieważ jeden z naszych, no nie muzyków, ale współpracujących na stałe, jest obywatelem zresztą brytyjskim i mieszka dokładnie w Leighton Buzzard, to jest mój najstarszy syn, padła propozycja od tamtejszej Polonii, bo tam w Luton jest bardzo dużo Polaków, aby właśnie przy angielskiej szkole otworzyć szkołę muzyczną.
a jestem w trakcie rozmów, nie wiem co z tego wyjdzie, ale to być może, że tak się stanie, że od września, może później trochę wystartujemy z tą szkołą. I wtedy byśmy mówili o sieci. Z tym, że dwie szkoły są w Polsce, oczywiście nie jestem w stanie nad wszystkim, wszędzie być obecnym, ale można nad tym wszystkim czuwać. A wszędzie jest dyrektor, jest załoga, są nauczyciele, no i są, mam nadzieję, uczniowie. Tak jest. To miejmy nadzieję, że ten pomysł wypali i uda się zrealizować. I no, Myślę, że tak. Tym bardziej, że temat jest słuszny i... Mam koncepcję tego, teraz tylko kwestia realizacji. Bo ja to tak uważam, tak robię zawsze. Jak jest koncepcja, jest dobra ta koncepcja, to jest kwestia tylko determinacji, żeby ją zrealizować. Tak jest. Dziękuję panu bardzo za wizytę tutaj, za podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Zapraszamy oczywiście na koncerty Kamerata Wladyslawia i we Wrocławku, i w Ciechocinku, i w Inowrocławiu. Tak. Wszędzie tam, gdzie tylko są. Ja również z państwa zapraszam. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.